Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz. Witam na kolejnym koncercie z cyklu Jazz.pl, czyli najdłuższym jazzowym festiwalu pod słońcem, bo co piątkowym. Szanowni Państwo, ciekawość świata i odkrywanie nieznanego to dwa bardzo ważne motory postępu cywilizacji człowieka, bez różnicy w nauce czy sztuce. Teraz, kiedy codziennie dzięki najnowszemu teleskopowi odkrywamy historię wszechświata, muzycy szukają zbliżenia się do teorii wielkiej unifikacji w rytmach i dźwiękach. Michał Barański, studiując hinduski śpiew Konakol, czy pracując nad swoją mazowiecką mantrą, nie tylko odkrył niezwykłe podziały rytmiczne w głosie otwierającego jego pierwszy autorski album Dziadka Tatka, ale też ku swojemu zdumieniu spoił w jedno mazowieckie ludowe 3/4 z metrum hinduskim i żydowskim. Dźwiękową ścieżkę tych poszukiwań przedstawi nam dzisiaj ze swoim zespołem w składzie. Michał Tokaj, fortepian. Łukasz Żyta, perkusja. Szachar Elnatan, gitara. I goście specjalni koncertu. Olga Stopińska, śpiew. I Kacper Malisz, skrzypce. Michał Barański, Mazowian Mantra. Ten zespół, to Polka, Oberek, tam takie takie różne cuda. To był muzykantem, to grał, a jak to nie umiał, to od tyłek go poczuł. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Po weselach chodziłem tu, chodziłem tam, chodziłem. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę tu zagrać w tej, na tej prestiżowej serii Jazz.pl. Już grałem tutaj wiele razy jako członek wielu zespołów, ale wreszcie udało się stworzyć projekt przez pandemię, skomponować utwory i pokazać coś swojego, autorskiego. I myślę, że Piotr Metz już wytłumaczył cały pierwszy utwór, Dziadek Tadek się pojawił. I Konakol jednocześnie, indyjski śpiew rytmiczny. A kolejny utwór, który zagramy, nosi tytuł Fifth Rye, czyli Piąte Żyto. I inspiracją do powstania tego utworu był fakt, iż słyszałem takich grajków wiejskich, którzy grali na trzy, właśnie tak nierówno, że to już było na pięć. I postanowiłem napisać o tym utwór Fifth Rye. Zapraszamy.
Thank you.
Dziękujemy bardzo. To był utwór o tytule Itzhak of Opoczno. Dlaczego? Bo chciałem połączyć właśnie, znowu połączyć kultury. Właśnie znalazłem, bo melodie były z Opoczna, zbiór melodii z Opoczna, a solo grał na gitarze Shachar Elnatan. I znalazłem. Ostatni rabin w Opocznie przed wojną pokaźnej gminy żydowskiej nazywał się Itzhak. Także Itzhak of Opoczno. I teraz chciałbym na scenę zaprosić gościa specjalnego, wspaniałą Olgę Stopińską, która zaśpiewała na płycie i teraz z nami wreszcie na żywo wykona utwór Leciały z Urazie. Dobry wieczór. Właściwie dobry wieczór.
Teraz chciałbym zaprosić kolejnego gościa specjalnego, Kacper Malisz, który już w pierwszym utworze zagrał, ale teraz już specjalnie dla Państwa. Świeżo upieczony laureat Seifert Competition. Zapraszamy na utwór Gaca. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Kolejny utwór ma ciekawą historię, ponieważ napisałem go specjalnie dla Shahara El-Natana na taki instrument, który się nazywa ud. To jest taka lutnia izraelsko-arabska. I niestety na ostatnim koncercie w podróży ten instrument się nam złamał. I Shahar gra ten utwór na gitarze, ale gra na gitarze tak jak na udzie. I już w zasadzie nie ma różnicy. Zobaczycie Państwo. A tytuł przyszedł mi do głowy taki, ponieważ tytuł utworu nosi nazwę Grochów Kibuc. Ja mieszkam na Grochowie, to jest Praga Południe i trochę się zainteresowałem historią mojej dzielnicy i okazało się, że był kibuc przed wojną, tam gdzie jest teraz osiedle Ostrobramska i pionierzy izraelscy uczyli się do, przygotowywali się do emigracji na Palestynę. Niesamowita historia, że to się wydarzyło właśnie w tej dzielnicy w Warszawie i to jest też zbiór polskich melodii i też inspiracji izraelskich, arabskich i postanowiłem tak właśnie zatytułować ten utwór Grochów Kibuc. Thank you.
Tá.
da tym, ta ty gena to keta tym, ta tynga ta tym, ta ty gena to keta tym, ta ty gena to ta ty gena to ta ty gena to ta tym, ta ty gena to ta ty gena to ta tym, ta tym, ta ty gena to keta tym, ta tynga ta tym, ta ty gena to keta tym, ta tynga ta ty gena to keta tym, ta tynga ta ty gena to keta tym, ta tynga ta ty ta ty gena to ta tym, ta tym, ta ty gena to keta tym, ta tynga ta ty ta ty gena to ta tym, ta tym. Jako ostatni utwór chcielibyśmy zagrać kompozycję 13 Lakes, ale zanim to zrobimy, chciałbym przedstawić jeszcze raz ten wspaniały zespół, z którym mam okazję współpracować. Michał Tokaj, fortepian, syntezatory. Shahar El-Natan, gitara, śpiew. Łukasz Żyta, perkusja. I teraz pozwolimy sobie kontynuować kompozycją 13 Lakes na taki dłuższy finał. Dziękuję. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Michał Tokaj, Szachar Elnatan, Łukasz Żyta, Olga Stopińska, Kacper Malisz, Michał Barański, Mazowian Mantra. Dziękuję. Mazowiecka Mantra na koncercie z cyklu Jazz.pl. Kwartet Michała Barańskiego i goście specjalni. Łukasz Żyta, Michał Tokaj, Michał Barański, Szachar Elnatan, Olga Stopińska, Kacper Malisz. Proszę Państwa, myślę, że sprawa jest dość prosta.
Państwo tego chcecie, ja też tego chcę, a oni nie mają nic przeciwko. Zaprośmy ich raz jeszcze na scenę S3. Pożegnamy się z Państwem utworem Pilica, właśnie żeby się tak już rozpłynąć na dobranoc. Dziękujemy bardzo.
Tak brzmi kołysanka w wykonaniu kwartetu Michała Barańskiego. Myślę, że wbrew intencjom lidera możemy mieć dzisiaj raczej kłopoty z zaśnięciem po tych muzycznych wrażeniach, ale to już zupełnie inna sprawa. Bardzo dziękujemy. To był kolejny koncert z cyklu Jazz.pl. Michał Barański, kwartet. Dziękujemy Państwu i zapraszamy nieustająco na najdłuższy festiwal jazzowy w Polsce, czyli cykl Jazz.pl w każdy piątek od 18 na antenie radiowej dwójki albo w studio S3. Dziękujemy, dobranoc.